ma tyle na głowie, tyle zmartwień, tyle obowiązku, że w końcu nic nie robicie, kładziecie się spać i jest takie... What the fuck? Jeżeli ty tak masz, to hej, wiem co czujesz, bo ja też tak miałem. Miałem, bo już nie mam. To nie jest to, że nie mam problemów, nie mam obowiązków, nie mam pomysłów i rzeczy do zrobienia, bo jest tego coraz więcej. Ale nauczyłem się i znalazłem sposób, żeby posegregować moje myśli i odseparować ważne rzeczy od tych rzeczy, które są kompletnie niepotrzebne i latają mi po głowie bez większego celu. Teraz pomijmy fakt, że możesz być po prostu śmierdzącym leniem i nie chce ci się zabrać do pracy. Przyjmijmy, że naprawdę chcesz coś zrobić, chcesz pokładać sobie życie, chcesz wszystko załatwić, ale zamartwiasz się czymś, zamartwiasz się rozstaniem, albo czy ona mnie lubi, albo czy masz jakieś problemy finansowe. Na dodatek masz bardzo dużo pomysłów fajnych i jeszcze rzeczy do zrobienia i rzeczy, które by wypadało zrobić. I to wszystko hamuje cię przed tym, żeby po prostu zacząć jedną rzecz, bo kiedy zaczynasz, chcesz zacząć jedną rzecz, następna wchodzi, zaczynasz o tym myśleć i dzień mija. Dlatego dzisiaj pokażę wam mój banalny sposób, jak posegregować swoje myśli, jak oseparować ważne od nieważnego i w końcu zacząć działać. Mam nadzieję, że pomoże. Let's go! Pum. Więc głównie problem zalega w naszej głowie. Teraz pewnie powiesz, do, a przecież, a czym myślę? Zdarza się, że my faceci potrafimy myśleć inną częścią ciała, ale to jest temat na inny filmik. Ale skoro problemy, obowiązki, zamartwienia, nasze pomysły, rzeczy, które chcemy zrobić, siedzą nam w naszej głowie, to po co je wszystkie tam trzymać? Więc co bym chciał, żebyście zrobili na końcu tego filmiku, albo nawet teraz, jest chwycić kartkę papieru i długopis i wypiszcie wszystkie rzeczy, które siedzą wam w głowie. Wszystkie rzeczy, o którym myślicie. Wszystko, co musicie zrobić. Wszystko, czym się martwicie. Wszystko, z czego jesteście szczęśliwi. Wszystkie rzeczy, które byście chcieli zrobić. Wszystkie wasze pomysły. Wszystko, co wam zalega w głowie, napiszcie na tej kartce papieru. Kiedy ja to zrobiłem, pamiętam po raz pierwszy, miałem taką wielką listę. Ale kiedy już skończycie, powinniście poczuć taką wielką ulgę. Jakby taki wielki ciężar spadł wam z głowy i został na tej kartce papieru. Teraz co bym chciał, żebyście zrobili, to wykreślcie wszystkie rzeczy, na które nie macie teraz wpływu. W tym momencie, na przykład, czy ta dziewczyna odpisze, albo że wypłata jeszcze nie doszła, albo wojny na świecie, globalne ocieplenie, albo czy UFO istnieje. Prawdopodobnie ta lista zrobiła się o wiele krótsza, ale następnie co bym chciał, żebyście zrobili, to jest osobnym kolorem albo jakimiś znaczkami zaznaczyć wszystkie rzeczy, na które macie ochotę i wszystkie wasze nowe pomysły. Pomysły takie jak chcę stworzyć bloga albo zawsze chciałem stworzyć kanał na YouTubie. Cokolwiek, co przyniesie wam szczęście, pieniądze albo jakąkolwiek satysfakcję lub doświadczenie. Teraz, co bym chciał, żebyście zrobili, to zaznaczyć na kolorowo, na czerwono najlepiej z wielkim wykrzyknikiem rzeczy, które musicie zrobić dzisiaj, teraz, now, ahora. Cokolwiek, co musicie zrobić obowiązkowo teraz, zaznaczcie na czerwono. Takie rzeczy jak nauka na egzamin, takie rzeczy jak stworzenie projektu, albo zadzwonienie do klienta, albo zadzwonienie do kogoś z życzeniami urodzinowymi. Cokolwiek, co musicie zrobić teraz. Zostaliście z waszymi obowiązkami i rzeczami, które musicie zrobić dzisiaj, a waszą kreatywnością, waszymi pomysłami i waszymi zachciankami. Wiadomo, od czego zaczynamy. Bierzecie pierwszą rzecz z listy obowiązków i robicie ją zaraz od razu, kiedy skończy się ten filmik. I robicie wszystkie te rzeczy, dopóki wszystkich nie odkreślicie. I dopiero wtedy osiągniecie pełnię swobodnego umysłu, spokoju ducha i tego uczucia spełnienia. Wtedy zabieracie się za swoją listę kreatywną. Patrzycie na nią, wybieracie jedną rzecz. Nie trzy, nie cztery, jedną rzecz, którą chcieliście zawsze zacząć. I bum, zaczynacie. I zostajecie przy tej rzeczy, dopóki się nie skończy. Cały czas przy jednej rzeczy. Nie wybieracie pięciu na raz. Jedną rzecz. Zostańcie przy niej i róbcie ją, aż nie skończycie. Taka moja rada na ten moment, jeżeli chodzi o kreatywność, ale to już jest temat na inny filmik. Niestety, jeżeli szukałeś tutaj jakiegoś nowej drogi medytacji i oddychania, żeby oczyścić swój umysł, nie. Nie w tym filmiku. Tutaj Mr. Alpha każe ci działać. Tutaj nie ma opierniczania. I tutaj zaczynamy tworzyć nasze nowe ja. Zaczynamy działać. Bo poprzez działanie naprawdę zobaczycie, że poprzez działanie możecie zdziałać cuda. Poprzez działanie możecie zdziałać cuda. W każdym razie wiecie, o co mi chodzi.
Okej, moi drodzy myśliciele, to już wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam pomogłem tak troszeczkę przynajmniej niektórym z Was. I mam nadzieję, że nie było to dla Was następne zaprzątanie bezsensownymi informacjami, tylko rzeczywiście uda się Wam jakoś zorganizować i rozwiązać Wasze problemy. Bądźcie silni. Pamiętajcie, że akcja tworzy reakcję. Działając, robiąc coś, mimo wszystkich negatywnych emocji i negatywnych przypadków, możecie być naprawdę zdumieni, jakie możecie cuda zdziałać. Do zobaczenia następnym razem. Peace.